W panelu Zarządzania Uczniami wybierz organizowanie klas. Aby zobaczyć hasło pojedynczego ucznia, wystarczy najechać kursorem na ikonkę kluczyka. Opcja ta jest dostępna tylko w wypadku uczniów, którzy nie mają przypisanych adresów e-mail. Aby przypomnieć lub zmienić hasło w większej liczbie uczniów, musisz ich zaznaczyć i kliknąć odpowiedni przycisk. Otrzymasz wówczas plik PDF z loginami i hasłami które należy przekazać uczniom. W tym miejscu znajdziesz również najważniejsze dane ucznia, imię i nazwisko oraz numer w dzienniku. Aby edytować dane ucznia, skorzystaj z ikonki Ołówka. Możesz przenieść uczniów między klasami lub do kosza.